Rewelacyjnie. Ja cieszyłbym się z każdego medalu, oczywiście najbardziej złotego tutaj w tej naszej pięknej, granatowo-złotej właśnie hali, ale srebrny jest, no jest również takim wymarzonym medalem, idealnie do kolekcji właśnie Natalii, dla nas bardzo ważnym medalem. Także no, świetny dzień, bardzo dobry występ naszych reprezentantek. Jej poziom jest stabilny, jej poziom jest cały czas bardzo wysoki i to jest, myślę, że bardzo dobry prognostyk przed przyszłorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi, gdzie myślę, że też będzie miała duże szanse, aby powalczyć o pierwszy krążek właśnie w Pekinie. No świetnie Nikola Mazur, bardzo dobrze się zaprezentowała. Sztafeta niestety nie dostała się do finału, a natomiast na co po cichu liczyłem. Natomiast myślę, że o to piąte miejsce jutro jak najbardziej mogą powalczyć. Tej sztafecie dość długo się nie wiodło, zawsze brakowało jakiegoś tam wykończenia, zawsze brakowało trochę szczęścia. Mam nadzieję, że to szczęście im jutro dopisze.